Witam na kanale TECHTRON.pl. W dzisiejszym materiale będzie o ładowarce marki Azo BC-20-PRO. Jest to ładowarka 7-etapowa, czyli taka bardziej zaawansowana, o następujących parametrach. Ładuje akumulatory 12V. Pojemność tutaj zalecana jest od 25 do 200 Ah. I w tej ładowarce możemy ustawić sobie tryb akumulatora, jaki będzie ładowany. Jest to akumulator żelowy, AGM oraz mokry, czyli typowy akumulator samochodowy z płynnym elektrolitem. Mamy tutaj podane napięcia, jakie są w fazie podtrzymania oraz podczas takiego ładowania zasadniczego. Wrzucę tutaj w formie obrazka, żebyście sobie zobaczyli, jakie są etapy ładowania tej ładowarki. Na początku jest odsiarczanie, regeneracja, czyli tryb C1. Później mamy miękki start, czyli ładowanie wstępne. Ładowanie stałoprądowe, czyli ładowanie zasadnicze. Ładowanie stałonapięciowe, jest to ładowanie końcowe. Później jest test, analiza poziomu naładowania. Później ładowarka przechodzi w tryb regeneracji, czyli jakaś poprawa trwałości akumulatora. No i ostatni tryb to jest doładowywanie, czyli monitorowanie i utrzymywanie poziomu naładowania akumulatora. Ładowarka posiada też funkcję zasilacza. Tutaj w instrukcji zapisane są trzy dostępne napięcia: 13,2, 13,4 i 13,8 V. No dobra. Tak wygląda ładowareczka. Mamy wyświetlacz LEDowy, wybór statusu, czyli to ma być wyświetlane na wyświetlaczu, i wybór trybu, czy tryb zasilacza, czy typ akumulatora, jaki ma być ładowany. Zasilanie 230, włącz, wyłącz, i tutaj mamy wyjścia do podłączenia akumulatora. Są dwa plusy, dwa minusy. Sprawdziłem, dwa minusy są wspólne, ale osobne są plusy. Informacje przekazane przez firmę Azo, no niby nie można ładować dwóch różnych akumulatorów. Ja to może później sprawdzę. Dobra, przejdźmy do, no nazwijmy to, testu ładowarki, czy ma 20 amperów, jak wyglądają te tryby, jak to wszystko później wygląda na wykresie napięciowym czy prądowym. Będę ładował akumulator samochodowy, taki troszeczkę już zużyty, powiedzmy w 50%, oraz akumulator AGM, który no też nie jest jak po prostu świeży, nazwijmy to tak. Różne jakieś uszkodzenie mechaniczne. Dobra, no nic. Zapraszam do obejrzenia materiału. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, to zapraszam do subskrypcji. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej ładowarce. Jeszcze dodam, co się znajduje w pudełku. Oprócz samej ładowarki, przewód zasilający 230 oraz przewód zakończony krokodylkami do podłączenia akumulatora. Ładowareczka podłączona. Aby zmienić tryb pracy, należy przycisnąć przycisk po prawej stronie, wybór trybu, trzymając około 5 sekund. Zmienia nam się dioda na teraz tryb AGM akumulatora, znowu 5 sekund, mokry, czyli z elektrolitem płynnym, następnie 5 sekund, tryb zasilacza. I tutaj mamy jakby 3 razy możemy zmienić ustawienie trybu zasilacza. Mamy zieloną diodę, teraz mamy czerwoną i trzeci tryb, taka troszeczkę w pomarańcz wpadająca kolor tego diody, bardziej taki wyblakły czerwony. Tutaj mamy 3 napięcia, o których wspomniałem wcześniej. Znowu przytrzymujemy, zmieniamy tryb z zasilacza na akumulator. Ja ustawię tryb AGM, bo taki będzie podłączony akumulator. Ładowareczkę wyłączyłem. Chcę Wam pokazać, że ładowarka po włączeniu, czyli podłączeniu do napięcia sieciowego, automatycznie zacznie ładować akumulator. Oraz, co ważne, pamięta ostatni tryb, jaki był ustawiony. Czyli w tym przypadku będzie tryb AGM. Napięcie spoczynkowe akumulatora 12,6. Ładowarka wyłączona, to będzie pomiar prądu. W tej chwili, tak jak widać, powolne narastanie prądu. Nawet tutaj mniej więcej się pokrywa z tym, co jest na wyświetlaczu. Czy dojdzie do 20 amperów? Tak, nawet przekroczyło. 26 amperów tutaj mamy maksymalnie. Ja obciążę. Wentylator zaczął delikatnie tutaj sobie się obracać w ładowarce, żeby ją schłodzić. Nie jest to od razu na maksa. No i widać, no, mniej więcej pokrywa się to, co jest na wyświetlaczu, z tym, co pokazuje miernik. Podłączę takie obciążenie do akumulatora, żeby sprawdzić, jaki tu maksymalny prąd nam się może pokazać. Pokazuje nam tutaj max 26, ale miernik pokazuje 28 amperów przepływu. Jeszcze tutaj może wrzucę drugi miernik. No mamy tutaj małą rozbieżność, to jest 29, a tutaj 28,3. Myślę, że jak tutaj bym zmienił. O, tak bym złapał. I to się w tej chwili pokrywa. Także ładowareczka. Szacun. Prąd całkiem niezły. Nie jest to jakieś tutaj oszukaństwo. Nie jest to po prostu oszukana ładowarka, że ma na naklejce 20 A, a daje na przykład, nie wiem, 18 czy tam 15 czy mniej. Także tutaj ładowareczka nieźle się w tym temacie spisuje. Dobra, ja zrzucę tutaj już to obciążenie sztuczne z akumulatora. Co tu możemy zmienić? Mamy tak, prąd w tej chwili jakie odpływanie, faza ładowania, czyli C4. Mamy ładowanie stałonapięciowe. Czemu tak jest? To jest 13,9, ale to może wynikać ze spadku napięcia na przewodach. Zaraz to sprawdzę. Co tu jest na... No tak, 0,1 V mamy spadku. Napięcie 14,1, czyli to by się jakby tu zgadzało mniej więcej plus minus z tym, co jest na wejściu do ładowarki. Tutaj krokodylki są troszeczkę takie niezbyt jakieś tam finezyjne na tych moich przewodach. No dobra. Czy można zmienić w czasie ładowania tryb akumulatora? No to sprawdzę. Można. I teraz ja ją wyłączę. I zwróćcie uwagę, pamięta ustawienie, jakie było zadane. No i prąd tutaj rośnie. Ok, dobra. W tej chwili to wszystko w temacie. Ja zostawiam ładowareczkę na dłuższą chwilę, to właściwie to na pewnie z 2-3 dni i będę tutaj po prostu logował, jakie są napięcia, jaki prąd przepływał do akumulatora, po prostu jak wyglądały te wszystkie po kolei fazy ładowania. W tej chwili muszę sobie akumulator rozładować, podłączyć mierniki i logować. Także zapraszam za chwilę. Tryb pracy z zasilaczem. Zobaczcie, ile tutaj maksymalnie prądu można wyciągnąć. A tu będzie obciążeniem, będą żaróweczki. Mamy 4,5 ampera, prawie 9. To może tutaj połączymy ładnie. Cyk, 12, 6, 16, 20. No ładnie. Na takim pajączku tutaj próbuję to podłączyć. 24. Czy nie widzicie? 24,5 ampera. O, mamy max. 28 amperów. Teraz zmienimy tryb. Tutaj ma zasilacz. Tryb zasilacza 3 progi napięcia. O, mamy 13,2 i 12,5 ampera. Przepraszam, 28,5 ampera obciążenia. Dodam, że ładowarka ma niby tutaj 20 A, może maksymalnie dać. A teraz bonusik. Zobaczę, czy ładowarka ładuje dwa akumulatory. Oj, nie ten przycisk. Mamy dwa akumulatory, są dwa wyjścia. Mamy tutaj dwa różne napięcia. Sprawdzimy tutaj prąd pierwszego akumulatora. No niecałe, około 5 A. A tutaj mamy niecałe 2. O, 1,5. Napięcia są jakby w tej chwili identyczne, ale my zrobimy mały myk, bo na akumulatorze drugim, czyli to będzie ten miernik, pojawi się obciążenie. O panie, za krótki przewód. Dobra, git, majonez. Mamy obciążenie. Akumulator został obciążony 5 amperami. Gdzie jest nasz miernik tęgowy? Tu patrzymy, co tu się dzieje. Koło 4. A tu mamy 6 amperów. I mamy dwa różne napięcia. Zwiększę prąd obciążenia. A może taki zrobimy hardkorowy, 25-35 amperów, czyli na pewno nie może dać tyle ładowarka. Tu mamy 27, a tutaj 1,5. Czyli teoretycznie maksymalna 28 jak było amperów prądu, to dzieli się wtedy na dwa akumulatory. Gdzie jest moje elektroniczne obciążenie takie nośne, małe? Zaraz, tu mamy jakieś 8 z dobrym groszem, 8,7. Jaki tu mamy prądzik? 4,5, a tutaj 24,5, czyli to max jest po prostu na dwa akumulatory. Ładowarka jest teraz w trybie C4. Prąd ładowania pokazuje około 2-3 ampera. I to jakby dotyczy tutaj tego akumulatora jakby pierwszego. Bo tutaj do drugiego akumulatora mamy prąd 1 amper. Napięcia mamy różne, bardzo podobne, czyli teoretycznie ładowarka wspiera ładowanie dwóch akumulatorów. Producent twierdzi, że nie zaleca, nie powinno się stosować, więc tak, trzymajmy się tego tematu, że ładowarka jednak jakby nie wspiera ładowania dwóch akumulatorów. Może to się wyjaśni w jakimś czasie, to zostanie taka informacja umieszczona w filmie, w opisie filmu właśnie. Podsumowanie. Ładowarka akumulatorów samochodowych, akumulatorów żelowych, czy też akumulatorów AGM. Ładowarka o prądzie ładowania nominalnie jest 20 A, maksymalnie tutaj ładowarka daje nawet 28 A ładowania. Jest też funkcja zasilacza z 3 poziomami napięcia i też obciążalność jest do 20, około 8 A. Obsługa praktycznie dwóch akumulatorów, ale to tak nie jest to oficjalnie potwierdzone przez producenta. Masę mamy tutaj wspólny minus, ale już wyjście plus jest osobno, także teoretycznie można te dwa akumulatory sobie ładować. Można ładowarkę sobie przykręcić gdzieś w warsztacie lub po prostu ładować akumulatorki w takiej pozycji leżącej. Co jeszcze odnośnie ładowarki? Mamy te 7 trybów. Odsiarczanie, to jakieś napięcie musi być 9 V. Nie udało mi się jakoś tego zarejestrować. Nie wiem, jak to działa. Przyznaję się, jak to mówią, bez bicia. Cóż, 3 lata, no to jest gwarancji. Ładowarka pamięta swoje ustawienia, gdy na przykład wyłączą prąd lub my wyłączymy na chwilę. Nie trzeba zmieniać ustawienia typu akumulatora. To tyle. Pojawiają się tutaj wykresy sam ładowania. I tyle to mam do powiedzenia. Zapraszam do sklepu TECHTRON.pl do zakupu tej ładowarki BC-20-PRO firmy Azo Digital.